Oto nasze depozytorium. Pan prawdziwe szczęście. Właśnie oddaliśmy do użytku nowy odcinek. Zainteresowanie jest tak duże, że na miejsce czeka się czasem długie miesiące. W pana sytuacji dalsze oczekiwanie byłoby ryzykowne. Szczególnie jeśli finanse w pana przypadku nie stanowią poważnej przeszkody. Będę z panem szczery. Nie wygląda pan dobrze. Ta kwatera jest pusta. Jedna z nielicznych, jakie mamy wolne. Na razie zwalniają się niezbyt często, a rozbudowa nie nadąża za potrzebami. Nie jest pan jeszcze zdecydowany? Nie mam wyjścia. Chcę już mieć ze sobą. Czuję się coraz gorzej. Daleko do wiosny, może jutro się obudzisz, młody i radosny. Czy ty pomyślałeś o mnie? Chcesz mnie tak po prostu zostawić? Przecież ja to robię dla ciebie, rozumiesz? Nie chcę, żebyś patrzyła, jak zamieniam się w roślinę, albo za pół roku podcierała mi tyłek. Wcale nie wiadomo, przecież teraz... Wiadomo! Wiadomo po prostu, albo umrę już niedługo, albo się zachleję na śmierć. Herbert, za 20 lat ty wychodzisz i masz nadal 30. A ja mam 50 lat. Jestem babcią. Dla mnie to jest równoznaczne z rozwodem. Słucham. Wolisz patrzeć, jak umieram? Nie. Herbert. Ja nie wiem, co mam robić. Mam męża, ale go przy mnie nie będzie. Chcesz, żebym przez tyle lat żyła w samotności? A może mam cię zdradzać? Papa should know.
let's go to Ruth No Park. Mace mornings are one hell night. You're such a lovely. Such a lovely, no one can deny. Nic nie czuję. Coś się nie udało? Przeciwnie, jesteś zdrowy i pod dobrą opieką. Za 2-3 godziny powinieneś chodzić. Welcome to Tele Institute. The specialists from Institute have created the modern technology in various branches of industry. Ile? Ile to trwało? Trochę za długo. No ale ile? 40 lat? 60? 140, ale nie dało się inaczej. Widzisz, co się dzieje. Jeden schodzi z witalizatora, drugi już czeka i tak ciągle, 24 godziny na dobę. Jestem doktor Owry, jestem twoim kuratorem. Mam ci pomóc w pierwszych dniach, służyć radom i wyjaśnieniami. Półtora wieku to spory kawałek czasu, świat zmienił się trochę, ale nie bój się, ludzie nie zmienili się aż tak bardzo. Nie, nie. Jeszcze trochę, połknij to. Zaraz poczujesz się lepiej. Wy sprzed 150 lat byliście bardzo lekkomyślni. Ta wasza metoda, dzięki której znalazłeś się w naszych czasach, przysparza nam do dziś mnóstwo kłopotów. Dla was to było proste. Zamrozić nieuleczalnie chorego i przechować go w tym stanie do chwili, gdy w wyniku postępu nauki choroba stanie się uleczalna. To bardzo piękna idea, ale nikt nie pomyślał o jej konsekwencjach. A teraz sam widzisz, ile mamy z tym roboty. Odziedziczyliśmy po was i po dalszych pokoleniach tysiące kilometrów korytarzy chłodni z milionami zamrożonych pacjentów czekających na wyleczenie. Zamiast starać się leczyć, wy udoskonaliliście metody konserwowania pacjentów. Twoja choroba była możliwa do wyleczenia już 94 lata temu. W podobnej sytuacji jest wielu innych jeszcze nieożywionych. Wasze prymitywne metody zamrażania wymagają niezwykle skomplikowanych zabiegów witalizatorskich. Nie ma pomyśle chyba. Tysiące naukowców opracowuje metody automatyzacji obsługi tych nieszczęsnych ludzkich mrożonek, którymi nas obdarzyliście. A potem, kiedy już przywrócimy je do życia, dopiero zaczynają się prawdziwe problemy. Ale dość tych narzekań, bo pomyślisz, że do ciebie kieruję te żale. Moim obowiązkiem jest po prostu wyjaśnienie tego wszystkiego. Teraz to co, nie ma już chorób nieuleczalnych? Nie korzystacie z tego? Owszem, zdarza się niekiedy taka konieczność, ale nie trwa to zbyt długo. Kilka albo kilkanaście lat hibernacji, nie więcej. Nie przysparzamy kłopotu przyszłym pokoleniom. Spróbuj już wstać. Afera telewizyjna wywołała niepokój, ale poparcie internautów wstrzymało zamknięcie naszej Remain Channel udało się przeprowadzić interview z córką pierwszej czarnoskórej kobiety papieża. Milicja stanowa interview to download from Remain. Milicja stanowa w Jacksonville rozpracowała crime group hodującą tytoń. W ubiegłego wieku spowodowała rekordową liczbę zgonów. Nam Boga oja, Jacksonville. Jak się czujesz po pierwszych spacerach? Fizycznie dobrze, ale poza tym to wszystko jest straszne. To jest przerażające. Co wy zrobiliście z tą planetą? Przecież tu się nie da żyć! Jest jakieś mrowisko! Co? Czyżby nasze czasy tak bardzo różniły się od twoich? Przecież nasz ośrodek znajduje się w jednym z najspokojniejszych rejonów, siadaj. Właściwie to skansen, który ma jak najwierniej przypominać twój wiek. Prime Manager ogłosi międzynarodową żałobę. Trwa nadzwyczajna konferencja zarządu Megacore. Ale to przekracza granice wytrzymałości. Ja czuję się zagubiony, czuję się oszołomiony. Ja po prostu, ja nie wiem, co robią ci hałaśliwi ludzie. Ja nie wiem, co ja mogłem tutaj robić. Jak ja mam się włączyć w ten szaleńczy nurt? Ja nie widzę tutaj miejsca dla siebie. Spróbuj jeszcze.
mieszaj się w między ludzi, spróbuj ich zrozumieć, podpatruj ich trochę. U nas nie ma niezadowolonych z życia i zagubionych. Przyjedź do mnie na górę, jak będziesz na pewno wiedział, że jesteś tu nieszczęśliwy. Od 12 minut trwa nadzwyczajna konferencja zarządu Megastore oraz Big 7. Śmierć szympansa Toto, a antreny rekordowy spadek akcji Nanosoft. Szympans Toto był to pierwszy pomyślnie rewitalizowany naczelny, który nie wliczając okresu wielokrotnych hibernacji przeżył 88 lat. Prime Manager ogłosił międzynarodową żałobę. Trwa nadzwyczajna konferencja zarządu Megacore oraz Big 7. Śmierć szympansa Toto wywołała rekordowy spadek akcji Nanosoft. Pytałeś mnie kiedyś, Laut, czy nie używamy waszego sposobu, tego z odsyłaniem pacjentów w przyszłość. Nie powiedziałam ci wtedy wszystkiego, ale teraz to jest moim obowiązkiem. Powiedziałam, że nie ma wśród nas ludzi niezadowolonych z życia. Nie znaczy to, że wszyscy rodzą się idealnie przystosowani do naszej rzeczywistości. Depresja, frustracja to najcięższa choroba nękająca ludzkość w każdym okresie jej rozwoju. Wymyśliliśmy na to sposób, a właściwie to wy go wymyśliliście. My uogólniliśmy tylko waszą metodę i teraz odsyłamy w przyszłość nie tylko chorych fizycznie. Jeżeli ktoś ma problem natury osobistej, którego nie może rozwiązać, pozwalamy mu doczekać czasów, w których jego problem będzie rozwiązalny. Nasze hasło brzmi: jeżeli jesteś nieszczęśliwy, nie przeszkadzaj innym w ich zadowoleniu. Zaczekaj na swoje szczęście. Jak zapewne zauważyłeś, jest nas teraz na Ziemi o wiele więcej niż w waszych czasach. A mimo to radzimy sobie jakoś. Nie ma wśród nas niezadowolonych z życia. Jeżeli masz problem natury naukowej, nierozwiązalny dziś, albo jeżeli marzy ci się podróż na odległe planety, zaczekaj. Przeskocz jedno stulecie. Jeżeli znudził cię dzień dzisiejszy, zaczekaj. Przyszłe wieki będą o wiele ciekawsze. To ma być sposób na moje problemy? Przecież ja właśnie za daleko odbiegłem od swojej rzeczywistości, od mojego czasu. Podróż w jeszcze dalszą przyszłość. Paradoks jest tylko pozorny, Laut. Posłuchaj mnie uważnie. Pomyśl. Co jest przyczyną twojego nieszczęścia? Już mówiłem to, że tutaj jestem i że nie mogę wrócić do domu. O właśnie. A gdybym ci zaproponowała przeniesienie w tamten twój czas? Czy to jest możliwe? Żebym wrócił taki jak teraz, zdrowy, z powrotem? W tej chwili jeszcze nie, ale wiadomo już, że teoretycznie możliwość takiej transmisji istnieje. A zatem, jeżeli zaczekasz... Ale jak długo? Jakie to ma znaczenie? 100 czy 100 tysięcy lat? Jeżeli będziesz oczekiwał w stanie hibernacji totalnej, nauka wreszcie znajdzie na to sposób. Jeżeli się zdecydujesz, ułatwię ci to. U nas nikt nie może być długo nieszczęśliwy. Jesteśmy cywilizacją ludzi szczęśliwych. Czy to znaczy, że mogłabyś mnie ponownie zamrozić? No, może by zupełnie zamrozić. Mamy na to znacznie lepsze metody. Obrócić ci automat, a gdy przyjdzie czas, przeniesie w odpowiedni wiek. Chodź, pokażę ci, trzeba wypełnić ankietę. Wpiszesz imię, nazwisko, numer ewidencyjny, kiedy reaktywować. Tu wpiszesz, kiedy będzie możliwe odesłanie w wiek 20. Dalej inne dyspozycje, tu wpiszesz transmitować natychmiast i podaj współrzędne punktu, w którym chcesz się znaleźć. O resztę zatroszczy się algorytm. Algorytm? Ale czy można na nim polegać? Właściwie już dziś mamy niezawodne algorytmy. Trzeba pamiętać, że te, które będą cię obsługiwały w przyszłości, będą znacznie doskonalsze od współczesnych. A powiedz mi, czy jestem pierwszy, który próbuje stąd uciec w XX wiek? O nie! Chyba nie. Potwierdź formularz i chodź. Thank you.
Ela? Ela? Co, nie poszedłeś tam? Cześć. Wróciłeś. Co się z panem działo? Miał się pan pojawić. Nic, już się lepiej czuję. Ja bym chciał jednak pana przebadać. Nie chcę, nie ma takiej potrzeby. Ja po prostu dobrze się czuję. Jednak chciał pana przebadać. Nie, po prostu czuję się lepiej. Nalegam. Łapcie czas i lepcie z niego. Słowa nieśmiertelne.